No witam, tu Radzyspl. Jesteśmy na wschodniej dolinie oczywiście, na tej mapie, której nie mogę uruchomić, a miałem od dłuższego czasu ją, a po prostu jakiś tam wlew był, że nie mogę jej uruchomić. Teraz wczoraj mi się udało ją uruchomić i tak sobie wziąłem tą gospodarkę. To jest mój kombajn Bizon 56, jak się mylę. To jest w dodatku Platinum akurat. No i oczywiście tam ciągnik z przyczepką stoi. Także zajedziemy to wszystko. Tu będziemy brać wszystko od razu. Żeby głupio nie było, zaczynamy. Chcę zobaczyć, czy to będzie na sieczkę, czy... Nie, dobra. Może wyjmę, będę miał krowy, chcę mieć. A bez krów to nie ma dla mnie gospodarki w ogóle. Zobaczę, jak to w filmie się nagra, bo coś mi, gruszkowa mi coś tam blefuje cały czas. Jakie cięcia ma, nie wiem, a szkoda, bo naprawdę fajna mapka gruszkowa jest, no ale mnie coś tnie za bardzo. Tu mamy oczywiście dwa pola takie i prawdopodobnie to będą dwa pola, że z pszenicą chyba. Prawdopodobnie będą dwa. Ale to piew, to jedno zrobimy. A później się zastanowię nad drugim polem. Zrobimy sobie jedno pole na razie i później się drugie weźmie. Zobaczmy, jak to wygląda z daleka. Oczywiście moja gospodarka, jak widzicie. I na razie tu będę chyba te pola, które tu mam, sobie będę robił. Mam chyba 2-3 krowy tylko na razie wziąłem, bo ja dla mnie gospodarka bez krowy to nie gospodarka. Nie jestem ze wsi, ale po prostu lubię, jak mi na gospodarce coś chodzi, a nie żeby mi nic nie chciało chodzić. Jak się dobrze pójdzie, to i się rybki nałapie tutaj zaraz przy okazji, jak zobaczyć. O, chyba zrobiłem błąd jakiś, mnie się wydaje, bo wjechałem pole, a tutaj nie jest całe pole. Ale widać, że te dwa pola mają to samo. Pszenicę mają po prostu. No i będziemy te dwa pola nawet obrabiać. Już teraz mi nic innego nie stało. No i oczywiście mapa Royota, jak się nie mylę. Co mogę powiedzieć, co mi się tu spodoba, to ten klimat tam z tyłu, jak widzicie, tam dalej podobne tu do nas, do Kujaw, takie są podobne obrazki, tam Kujawy, na Kujawach Lidber Warmiński, to Bornica, Grudziądz, takie tam strony właśnie te kujawskie, a takie podobne są właśnie górki. Coś jest właśnie podobne z tym. A nie, Brojotka podobno pochodzi tu gdzieś w okolicy niedaleko, jak się nie mylę. A, bo ja jechałem tam, bo ja wyjechałem tu. Nie, czy to jest jedno? Nie, to jedno pole jest takie duże. O, to duże pole. Może byśmy tak strukcję na powszech lepiej. Byłoby lepiej, bo także. Ja nie lubię tak orać, mówię, kosić nie lubię tak. Wolę kosić sobie o normalnie. Ja może tak zrobię chyba sobie. Ja nie będę tak. Oczywiście gram już na kierownicy w G27. Przez to nie słyszycie tych zzzz. Bo już kierownicę wymienię na nową oczywiście. Ja to powiedziałem w BTS-ie na jednym z filmów, że już na tej kierownicy jeżdżę. Tam zresztą napisane było G27 też. Także już na nowej kierownicy. Oczywiście pozdrawiam zespół Team Gamesa cały. Przemek też na tej mapie gra.
A dzisiaj obejrzałem tam jego film, przesadzkę zrobił sobie. Chyba się węża przestraszył, albo żmije. Czekajcie, może tak zrobię. Tak robię, żeby to jakoś miało ręce i głowę, bo na razie to głowy i ręce nie ma. Piękne bagienko. Bagienko to zimne piwo wrzucić, żeby się chodziło. Może ja bym tak przyleciał, to najlepiej. O. A będziemy jechać. Nietypowo jadę, bo odwrotnie jadę. Ale jadę. Dobra. Nie, miałem tu chudy na Ctrl Alt i coś było jeszcze jakieś do schowania tego, ale to myślę, że nikomu nie będzie przeszkadzać. Oczywiście ten bizonik jest z Delsi Platinum. Dodatku Platinum, nie Delsi, tylko dodatku Platinum. Bizonik. I myślę, że nie aż tak źle. Troszkę mi się wydaje, te motowidła za szybko chodzą. Tak mi się wydaje. No, może, chyba, że ja źle reaguję już teraz. Nie wiem. Nic nie jadę, nic. Dobrze, zróbmy może co innego wtedy. Nie będę jeździł w tą stronę, tylko to tak teraz będę jeździł. Zastanawiałem się na trochę mniej 15 z S-a, ale myślę, że chyba nie. Także nie jest tak źle. Także jutro idę do pracy i będę miał wolne aż o niedzieli, ma wolne do niedzieli. Parę dni będę miał wolnego. Może troszkę sobie odpocznę. I troszkę pogram, ale... Dobra, podnieśmy to. Obejrzyj to. Zastanawiam się nad kupnem tego. No tak szczerze, że nie wiem, to tak bym tak przejechał. Co? Ja bym tak to prysnął bezpośrednio. Tak obciął, wyrównał to wszystko. O. Ja to się mówi, ma być chujowo, ale jednakowo. O, panie. Chcę wyjechać z tego, nie chciałbym, żeby te ciągi wjeżdżał. Szkoda, po prostu. Kombaj to tam kombaj, nic nie stanie. Gdzie ty? Aha, tu jest. Oczywiście ten buciolniczek. I przyczepka autosanka. Chciałbym po prostu jeździć na polskim sprzęcie. Przejadę. Chciałbym pracować na polskim tylko sprzęcie. Tylko wyłącznie na polskim. Dlatego mamy jeszcze części inne, ale będę chciał sprzedać i kupić wszystko polskie. Bo polski sprzęt nie jest gorszy od zachodniego. Ja tak to przetwierdzę. Tak ja. Mam nadzieję, że ta przepka starczy na ten, bo to zwaliśmy. Tylko pytanie teraz, gdzie to wysypywać? Muszę zobaczyć pierw. Też powinno być silos. Bo nie chcę mi się wierzyć, żeby silosu nie było. Silos powinien być. Na każdym gospodarstwie, aha, jest z tyłu tu za stadową. Ale tam jak czeka na razie. Tu był silos, o właśnie.
A jak to jakieś dziwnie zrobiony ten film? Aha, bo tu jest. Ja pierd, patent. Dobra, było chyba i do wypakowania. Aha, bo na burtami, dobra, jak jest już. Tak myślę, jakby to było oryginalnie. Wyjadę tędy, czy nie wyjadę tędy? Powinna być jakaś droga. Tu jest droga. Aha, nie muszę przez gospodarkę przejeżdżać, tylko tędy pierdolę. Dojadę. Także filmik będę kręcił gdzieś jakieś pół godzinki. Dobra, wyskoczę i do bilionika idziemy wtedy. I zasuwamy. Dobra, jak jechałem, tak będę jechał. Nie ma litości. Jak zacząłem, tak muszę jechać. Wsiadę do kamery, wsiadek. Nie zdążę, dziś to sobie zrobię poza wizją, tak żebyście widzieli, że coś się dzieje na tych polach. Trochę pochmurnie jest, no ale leci. Mam nadzieję, że leci. O, chyba źle pojechałem, co? A dobrze, jak idzie tak. Patrzcie, jaki piękny teren jest. Jak ja bym był na Kujawach u nas. To taki miły teren, kurczę, o. A tak, tam duje. O. No jadź gościu. Bo ci kuper zjadę. Dobra. Lecimy tam i lecimy tu. Także będę jechał tu, na tym, a temat to może jakiś znajdzie się. Może bym nazwał Kujawy. No, na Kujawach. Na Kujawy, trochę tam te góry za duże jak na Kujawy. Ale nie za bardzo Kujawy, bo to góry widać, które nawet pojechać zakopane. Ten fiordów też większy. A zobacz. Dobra, wpadliśmy do góry, dobra. No panie, te biegniki to mógłby pan się troszkę sunąć. Bo ja tu chcę jechać. O, a tamto to ja na końcu zrobię. Słowem muszę mieć, siano muszę mieć. Bo ja muszę poszukać jakąś tam jeszcze tą na siano. Mam nadzieję, że mi się jako tako nagra. Nie, tutaj weźmy warto, jak to wywali. O. Będę miał mniej pracy do zbierania. Zastanawiam się, o, jak to dalej fajnie wygląda. Od wewnątrz tej kamery. No kasy to chyba, bo musiałem zrobić okiem te maszyny, wszystkie chyba te maszyny posprzedaję, te wszystkie zachody, a po prostu kupię wszystko nasze polskie. No i po prostu kasę obniżę, taki ostatni, jaki powinien być.
Ale mi się wydaje, że te motowidła trochę za szybko chodzą. Jeździłem kombajnem i dronem za młodego ucznia jeszcze, jak się uczyłem do mechanika. Ale on tak nie chodzą szybko. Po prostu jakiś fuzer wyszedł sobie, nie wiem. Że jako mechanik to stwierdzę, że z moim motowidła chodzą za szybko. Nie powinna chodzić. Tam tu od razu walne i się czai za dużo. Meta bliżej teraz lata w koło. W niedzielę mnie nie będzie, bo wyjeżdżam do Torunia, do chłopaka na rodziny, także na imprezę. Ale tamte pole to sobie później zrobię, następnym razem. Pewnie chcę to jedno zrobić. Muszę i obornika gdzieś skupić. Ale błota jest, co? A ja myślałem, że tu błota nie ma. Chcę szybciej dzisiaj spać, bo muszę rano o 3:30 wstać. Ale że nie ma, że boli. Wstawać. No teraz graficznie lepiej wygląda, ale coś mi blefało i zobaczę, jak to będzie, jak będzie nagrane w ogóle. Jak będzie fatalnie nagrane, to nie będę po prostu puszczał, po prostu usunę tylko. Na tamtej kierownicy miałem naznaczone, gdzie od czego jest, a tutaj muszę trochę się męczyć. Ale... Co? Aha, bo zahaczył tym, ja. A, bo kurwa zawsze gdzieś stoi. Dobra. Weźmy zupy, tak? Zastanawiam się, czy ksionkę w ogóle robić. Kukurydę robić, czy po prostu kupować. Tu zjechać, bo ciągnikiem wjadę, to żeby nie kłamać. Dobra. Dawaj go, dawaj, dawaj, bo ty za wolno, co mi się bujasz. Dawaj, nie chcę. Także następny odcinek będę chyba drugie pole robił, ale to będę starał się. Muszę wyjść z kamery zewnętrzną. O, bo to.
Mieszczę się? A jak stoi. Dobra, wyjdę z tego i wejdę do kubu. Ale ujebany. No trudno. To jest tylko zima. Ciekawe, czy tam się wszystko mi wejdzie. Dobra. Chowamy i nazywamy. Nie chcę tu puszczać robota, bo zrobię tak jak Przemka zrobił. Umie na gorzkowej to mi w siatkę zrobił. Ja będę preferował typowo polski sprzęt tylko. Żaden inny. Będę chciał jeździć tylko na wyłącznie na polskim sprzęcie. Nie, my nie mamy gorszych sprzętów jak Zachód. Dlatego właśnie będę preferował polski. To jest Bizon tej Polski. Ursus też polski. Przyczepka też polska. No będę szukał jeszcze trasy polskiej. Oczywiście. Jakaś przyczepka do wożenia też po polsku. Wiem, że Przemek coś takiego tam miał po polsku. Rozrzutnik muszę się kupić. Pogrzebać, poszukać na forach. No te pola mnie to jeszcze naprzeciwko interesują właśnie. Ale to mi się... Tu jest rzepak chyba, czy coś będzie. Tego, bo przyczepa za chwilę odgarnę. No i widzicie, prawie jeden odcinaczek będzie pole skoszone. To wiecie już. Grafika jest dla mnie pocieszająca, wideo ładnie. Tylko żeby tak jeszcze by się chciał... Żeby jeszcze tak chciał mi ładnie nagrać, jak ja bym chciał, to bym się cieszył. Dobrze, kolego. Może ja bym go puścił, a ja sobie polecę tutaj, o, zawiozę. Ale zabuksował, widzieliście? Tamten robi? Robi. No to ich robi, a ja to zawiozę. No, na rybki przy się będą, a jak nie będzie to... No zaraz zajadę, o. Krótami będę jechał. Aha, tu mam siewnik, widzę jakiś. Teraz tak, będzie burta na lewo. Panie, kierunek burty, lewo. No to lewo.
baza Azory, koty. Tu jest pułk mój, o. Pomoc ci zakończył pracę. Ja nie wiem, czy w ogóle zaczął pracę, czy mi się wydawało, jaką mógł skończyć pracę. Ale może zakończyć rzeczywiście. Aha, bo tam dojechał i to jest dla niego wszystko. Za co ja mu płacę, aż jak Kosiu. Dobra. Ja schodzę, tu idę. Zobaczcie, jaką kurwa Kosiu. Dobra. No jakiś patan musiał kościć. Także myślę, że po tym wszystkim to będę robił. Kurczę, mi potrzebne jest trochę tego obornika. Kurczę, ja czego zapomniałem, ale zobaczcie co. Czasem mi usychanie wyłącz, no. Kurczę, teraz mi się przypomniało. Ale że na jedynce jechałem, a nie na piąty. Piąty to miał po finale już. Tak zrobiłem na danej chwili, kurwa. Wszystko proszę się bawić. Nie wydaje wam się, że chodzi za szybko do motowidła? Ja twierdzę, że za szybko chodzi. Zaraz tu czapnę, póki jeżdżę. Z boku, o, będzie co wozić, parę snopków będzie. Jeszcze bym musiał kupić do snopków oczywiście, nie? Do wali, do snopków. Snopki to kiedyś były, nie teraz, teraz bale są. Starsi chłopacy to wiedzą, to to są snopki. No młode dzisiaj to nie wiedzą, że snopki są. Trzeba było powiązać, postawiać po kilka sztygów w jednym miejscu, po 10 przywalić, tak robiło. A później przyjeżdżał wozem i widłami na przyczepę do wady. A później było musenie. Była motarnia i się musiło. To była frajda. A dzisiaj taki kombaj w wyjadzie. Feltar to tam w ciągu kurwa godziny zrobi. No jak gościu. Maluch niemożliwy. Tak, ja dzisiaj zacząłem sezon od żniw ostrych. Pierwsze pole jakie zrobiłem, to to wiem te. Także ja będę powoli już kończył. No już czas jest. Nawet nie wiem ile minut, kurczę, robię. Nie chciałbym was tu przynudzać. A tu będzie zbieranko, później będzie oranie, będzie oczywiście. Kierunek to jest zajebiste, normalnie. Nie słychać, elegant. Ja tam to też nie mogę narzekać. Najmniej. Ale żeby słychać, to no, nie wszystkiego się przyprzeć.
że może na przyszły tydzień, może tydzień, przyszły raz zakupimy sobie parę krówek jeszcze. No i żeby już miała parę krówek chociaż. Ja to lubię, żeby zwierzaki chodziły. No i jeszcze nie wiem, czy się zabrać za świniaki, czy... No nie wiem. Wiem, że są świnie, bo wiem, bo byłem... Przejrzałem tą mapę. Dla mnie to trochę mniej błota, jak jest na tej mapie do Kwanowo. No to błota jest takie, że się zakopałem normalnie. To jest fajna mapa, ale to... Tamta mapa jest właśnie typowo małe ciągniki, w Polsce nawet mógłby zrobić tą mapę. Tylko jest za dużo błota. No błota jest, jeśli się zakopiesz, to już amen. Już po tobie. No także ja tu jeszcze to zjadę i będę już kończył. Dzień dzisiejszy. Na podstawie to będzie część pierwsza, dopiero zaczynam karierę. Dobra, i to będzie sezon pierwszy. Kasia musiał poszukać nazwę, może rolnik, samotny rolnik. To szukam żony? Nie, ja nie szukam żony. Nie potrzeba mi żony, bo mam swoją, to mi starczy. Starczy mi jedna, na nie Arab. Nie musiałbym pięć żon. Wolę się wyrobiłem, co? Się wyrobiłem, a gacie w kropie. O. Dobra, to ja to zostawiam, o. Taką majdę fajne, o. I to zjadę i będę na dzisiaj kończył. Moi panowie. Jakieś wskazówki? Zapraszam do pisania komentarzy. Przyjmę. O, tutaj prawie pełno. No okej, jedziemy. Kółeczko na dół i wio. Także to dokończę i kończę dzisiaj ten sezon. Odcineczek. Życie nie polega tylko na koszeniu i oraniu. Ale co można robić na takim czym? Gra jest stworzona po to, żeby tylko jeździć i tylko orać. No próbuję to na tych skrzyni biegów jeszcze jeździć, ale to... ETS-ie albo WATS-ie. A w jakich grach próbuję? Bo sobie muszę ustawić, czy 12 biegowa, czy 3. No dobra, ja tutaj to jeszcze mu wywalę. Dobra, i tam już pole będzie całe zrobione, to jedno. Mam nadzieję, że to starczy. Dobra. Schowaj rurę. Ale rurę miałem schować, a nie to. Wiesz co, ja tam pojadę na tym i postawię, jak tam stoi. Bo oczywiście będę też tego musiał zrobić. Mam nadzieję, że mi nie wyschło. Dopiero bym się wściekł. Ale ja wolę sprawdzić. To samo chyba wydaje, że Przemek mówi, że to samo jak... Tak złapię, znaczy, że dobrze. Co? Dobra, okej. Dobra. I jedziemy i będziemy kończyć. Jak to się mówi. Uj, ale mu rzuciło mu klatę do góry. A te pola tu mnie interesuje, te właśnie tutaj. To są przy gospodarstwie. Ja prawdopodobnie będę chciał tylko tu krowy mieć. No to tam porobię sezon, może dwa, na górę.
Dobra, kilka i wywalamy. Na teraz lepiej podjechałem? O, już trochę lepiej. I będę szukał pracy jakiejś polskiej. No ale dobra, nie? A to on tak zrobił, to przyciągnął. Aha, bo zahaczyło klapkę. To ja bym postawił tą przyczepę, to... No dobra. Dobra, niech to stoi na razie. No i tak mam na tym gospodarstwie za dużo, nic nie mam jeszcze. Ale to pole zaczyna na razie. O, dobra. O, to kupiłem, to już do obornika. A, to może stać na razie. O, mam tu parę krówek, trzy krówek chyba na razie są. Ja, jedna. Czy jedna tylko, nie. Dwie krówki. O, teraz wiem, że jestem do roli, a nie. Co to za rolny, jaki ma krowy? Krów nie ma, no. Ja nie wiem. To bo to nie rolny, taki kurwa sfałszowany rolnik. Tyle wykasy bić i nie więcej. No dobra, to ja tym razem będę kończył. Do następnego razu. Cześć wam.